Tuskim, który minęliśmy przy ulicy Trauguta 62. To jedno z tych miejsc, które odwiedzał Jerzy Gombrowicz. Robert Utkowski raz jeszcze, Muzeum Witolda Gombrowicza. Chcę Państwu opowiedzieć dzisiaj o gombrowiczowskim Radomiu. W dużej mierze będzie to Radom Jerzego Gombrowicza, bo to Jerzy, jeden z dwóch starszych braci Witolda, był z tym miastem związany niemalże trwale. Od 1924 roku. Miał wówczas 29 lat. Aż do roku 1971, w którym to roku umarł i pochowany jest na radomskim cmentarzu. Ale żeby Państwa wdrożyć w Gombrowicza, w Jerzego, to chciałbym o nim powiedzieć jak o człowieku przede wszystkim. Więc chciałbym, żeby Państwo go poznali tak za lat młodych, jak i za lat starszych. Młody Jerzy Gombrowicz to restauracje francuska, Rzym, europejska, ale także na przykład kawiarnia Marlena czy kawiarnia Crystal. Marlena spośród tych jest najmniej nam znana, a dlaczego o niej mówię? Tu pozwolą Państwo, że ucieknę się do analogowej ściągawki i przeczytam Państwu protokół z pewnego spotkania, które odbyło się 17 listopada 1938 roku o godzinie 20 w mieszkaniu pana Zdzisława Lindemana w Radomiu przy ulicy Trauguta 40. Zebrali się tam przedstawiciele stron celem załatwienia sprawy honorowej wynikłej pomiędzy panem Jerzym Gombrowiczem a panem Aleksandrem Leslem. Zastępcy stron ustalili, że podstawą rozstrzygnięcia sprawy honorowej będą przepisy kodeksu honorowego Boziewicza. Zastępcy stron zgodnie ustalają, że wyzwanie pana Aleksandra Lesla przez pana Jerzego Gombrowicza nastąpiło z powodu zajścia, jakie miało miejsce w listopadzie 1938 roku w kawiarni Marlena w Radomiu, w toku którego pan Jerzy Gombrowicz wyraził się ujemnie o jednej z osobistości w Radomiu, na co pan Lesel zareagował obrazą słowną w stosunku do pana Gombrowicza, ten zaś odpowiedział mu również taką obrazą. Zgodnie z kodeksem honorowym przedstawiciele stron ustalili, że żaden z panów nie miał na celu obrażenia drugiej strony i zgodnie te obrazy odwołują, mając na uwadze, że zatarg wynikł w trakcie gorącej dyskusji i w stanie obopólnego podniecenia. Cokolwiek by to mogło znaczyć. My możemy sobie wyobrażać, co to mogło znaczyć, albowiem Jerzy Gombrowicz, jakby to powiedzieć? Uwaga, gimbus jedzie. Słusznie. Pomachamy gębami. Gęby do góry. O, to nasi. Też z odpowiednią gębą. To ja bym bardzo Państwa prosił, ponieważ cenię sobie swoje życie i zdrowie, gdyby tało, dawajcie sygnał, albowiem w toku... Nie wszystko widzę. Jerzy Gombrowicz, słuchajcie, teraz stanę tak, dobrze? I punkt i tak minęliśmy, a krążyć będziemy po głównej osi tego pięknego miasta. O, proszę, taką... jaki złośliwy, jeszcze do bramy wjeżdża, no. Na pewno inny miał plan. Proszę pamiętać, że Gombrowicz nigdy nie miał łatwo. Do dzisiaj. Obaj tak naprawdę. Jerzy nie mieli łatwo. Chociaż Jerzy Gombrowicz należał do tych, o których można byłoby powiedzieć, że prawie że był hedonistą. Zaryzykowałbym takie sformułowanie, albowiem rzeczywiście lubił życie. Gombrowicz, Jerzy niespecjalnie wiedział, czym są obsiewane jego pola w majątku w Solskim, 600 hektarów z groszem. Za to lubił przyjechać do Radomia, do restauracji. Lubił także pojechać do warszawskich restauracji. Zachowały się wspomnienia o nim i o Januszu, drugim ze starszych braci, najstarszym. Jak to nie kończyło się, powiem Państwu, w każdym razie w Warszawie na jednej restauracji. Jak już jechali, to jechali konkretnie. Zresztą zachowała się także anegdota o pobycie Jerzego Gombrowicza w europejskiej. Kierowca go przywiózł tutaj, Jerzy poszedł, nad ranem Jerzy wychodzi, zima była.
kończyła się, ale nadal trwała. I Jerzy, patrząc na swój samochód i na tego kierowcę, mówi: a ty tu czekasz? Nie było rozkazu, żebym wracał, czekam. I przywiózł Jerzego, zawiózł Jerzego do Wsoli. Tak Jerzy spędzał życie. Kiedyś te majątki zazwyczaj były zadłużone. One były w hipotekach. Oni jak kupili, to też tam była hipoteka. Zresztą Jerzy niespecjalnie martwił się o spłacanie długów. Kiedyś ojciec dał mu w Warszawie, to też anegdota, ale oparta na wspomnieniach. Kiedyś ojciec Jerzego dał mu w Warszawie, bo ojciec mieszkał w Warszawie, pieniądze, żeby spłacił część wsolskich długów. Jerzy wówczas do Wsoli wrócił nowym modelem Bugatti. Pytali Jerzego, czy on się nie martwi o przyszłość. Jerzy odpowiedział: to, co mam teraz, to wiem. A jaka będzie przyszłość, to ja nie wiem. I jak bardzo się nie pomylił, to ta przyszłość mu pokazała. Dlatego, że majątek zabrali im Niemcy w 1941 roku, oni tam weszli. Aleksandra się przeprowadziła do Radomia i oni nigdy więcej do Wsoli nie wrócili. Taka była przyszłość Jerzego Gombrowicza, o której wówczas nie mógł wiedzieć. Ale żeby oddać mu sprawiedliwość i żeby nie wyszło, że w tym okresie przedwojennym Jerzy jest tylko lekko duchem. Nie. Bo to jednocześnie on z ramienia samorządu miasta Radomia wygłosił mowę podczas otwarcia budowy kolei warszawsko-krakowskiej w 1933 roku w obecności wiceministra Czackiego. Zapraszamy Państwa dalej. Tak. Żebyśmy wszystkie